Cześć, moi drodzy na kanale Kryptostasiak. W dzisiejszym odcinku, oczywiście, pokażę nową strategię, a właściwie jej część, tak naprawdę, ponieważ, żebyśmy omówili całą strategię, no to też potrzebowalibyśmy dużo, dużo więcej czasu. Także dzisiaj podstawy strategii SMC, czyli tak zwanego Smart Money Concept. Czyli przedstawimy sobie te podstawowe rzeczy, które powinniście umieć znajdywać, które powinniście również. Wrzucić w swoje dodatkowe strategie, żeby zobaczyć, jak to działa. No i oczywiście kontynuujemy tutaj tematykę rozgrywania, tradowania na rynku razem z trendem i tego, co zrobić i w jaki sposób znaleźć przełamanie trendu. Oczywiście dla tych, którzy nie mają jeszcze konta na giełdzie kryptowalutowej, zachęcam do otwarcia konta na giełdzie Bybit. Sam osobiście z niej korzystam. Link macie na dole w opisie. Tam oczywiście rejestrując się z tego mojego linka, wspieracie mnie, kanał, społeczność i to, że Discord wygląda tak, jak wygląda. No, specjalnie dla Was. Oczywiście zaretnijcie sobie, ponieważ w opisie filmu macie również multum-multum giveaway, z których możecie skorzystać i zgarnąć naprawdę fajną kasę. I oczywiście rogując się na giełdzie Bybit, dostaniecie darmowo bonusy w wysokości kilkudziesięciu dolarów. Także, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy odcinek. Eee, ok, słuchajcie, przejdźmy sobie do lu naszego i porozmawiajmy chwilę o Strategii Smart Money Concept. Strategia Smart Money Concept. Co powinniśmy o niej wiedzieć? Oczywiście strategia jak każda inna. Jedni powiedzą, że jest dobra, drudzy powiedzą, że jest zła. Ja osobiście jej na co dzień jako takim pure SMC, czystym SMC nie korzystam. Wyciągnąłem sobie z tego elementy, które mnie interesują, które sprawdzają się w mojej metodologii i gdzieś tam staram się ich po prostu używać, prawda? jeżeli chodzi o strategię SMC jest to moim zdaniem jakby rozwinięcie rozgrywania, tradowania z trendem, troszeczkę trudniejszy sposób, mniej zrozumiały a można to było ustawić trochę prościej, tak jak ostatnio zrobiłem odcinek o overbalansie i korektach 1 do 1, to wszystko jest podobne zaraz zresztą Wam pokażę po prostu jak to się wyznacza ewentualnie jak to można rozgrywać, oczywiście Mamy wiele pojęć, ponieważ mamy fair value gap w strategii SMC, czyli ten imbalans, który powstaje na wykresie. Imbalans jest wtedy, kiedy mamy na przykład sytuację, gdzie mamy szok. Mamy sytuację, w której cena sobie idzie do góry, prawda? Wszystko jest OK, balans się gdzieś tam zachowuje, prawda? Ale możemy mieć sytuację, prawda? Tutaj mamy jakiś tam ruch cenowy, prawda? I nagle pojawia się wystrzał. To znaczy, że powstał imbalans, czyli nie ma tego balansu cenowego. Nawet jeżeli tu będziemy mieli korektę, konsolidację, przepraszam, to prędzej czy później będziemy musieli stestować ten imbalans, żeby wypełnić lukę w rynku. Bo tak jak macie luki na CMI, czyli CME gapy lub luki w rynku tradycyjnym, a to luki w rynku tradycyjnym to jest powiedzmy, jakby imbalans to jest to samo, co po prostu luka w takiej sesji, czyli prawdopodobnie powinniśmy to sobie w strategii SMC wypełnić z FIBO, bierzemy sobie wtedy takie, bierzemy sobie wtedy cały taki ruch od ostatniego poprzedzającego knota do następnego knota, który będzie powiedzmy tutaj, wziąć sobie z tego 0,5 i tutaj będziemy mieli, czyli ta cała strefa którą byśmy wzięli sobie od tego knota do tego, jest naszym fair value gapem, a jej 50% powinno technicznie zostać wypełnione, stestowane i może się okazać ono bardzo mocnym e, wsparciem, ponieważ cena może stąd e, oczywiście odbić do góry, albo swing failure górny i będziemy lecieli dalej sobie tu, prawda? To jest to podstawowe pojęcie, o którym sobie już kiedyś e, rozmawialiśmy, więc tutaj myślę, problemu dużego mieć nie powinniście w znaczeniu takiego fair value gapa. Ale do sedna, czyli powiedzmy sobie o kilku najważniejszych elementach, o, którym, o których wam, o którym wam mówiłem, że będziemy sobie mówić, czyli o BOS i CHOCH, czyli break of structure, prawda? I change of character. I teraz o co tutaj chodzi? Mamy sytuację, w której będzie sobie nam szedł wykres, prawda? Będzie góra, będziemy zaliczać po prostu. Coraz wyższe, coraz wyższe. kurki i coraz wyższe, prawda, dołki. Teraz o co tutaj chodzi? W takiej sytuacji, w której idziemy z trendlinem, czyli w strategii SMC oczywiście również rozgrywamy ją, idąc z trendem. Wiadomo, że są jeszcze pojęcia takie jak Liquid wepy czy po prostu szukanie płynności ze strategii SMC na wykresie, ale to sobie przejdziemy do tego później. Teraz w takiej sytuacji, w której powiedzmy cena nam, cena nam sobie idzie, prawda? Stworzył nam się tutaj jakiś jakiś tam trendline, od którego cena się odbije. I teraz o co nam, o co tutaj chodzi? Mamy zasady, prawda? Jak trend jest, mamy z trendem, mamy higher high, która będzie tutaj w każdym z tych miejsc. Nie? I mamy oczywiście higher low. I oczywiście to mówimy o. Trendzie wzrostowym. Potem przejdziemy sobie do spadkowego. On jest analogiczny, więc tutaj w filozofii dużej nie ma. Teraz o co chodzi w wyszukiwaniu BOS-a, i to bardzo łatwo możecie sobie również przystawić do tego, co zrobiłem ostatni odcinek na YouTube. Jak sobie go oglądniecie, to zobaczycie, jak bardzo to jest podobne tak naprawdę i jak bardzo to jest złożone w porównaniu z. E, zwykłym szukaniem overbalansu, czy po prostu rozgrywaniem sobie e, trendu. I teraz co w takiej sytuacji mamy? Mamy oczywiście sentyment byczy, jest trendowy i gdzie my znajdziemy BOS? I co to jest ten BOS? Mianowicie, jeżeli mamy górkę, mamy, mamy impuls, mamy korektę, korekta odbija się od jakiegoś tam naszego wsparcia, idziemy do góry. Jeżeli ta cena oczywiście przebija nasz ostatni e, higher high, prawda, w takim miejscu będzie nam się tworzyło miejsce, które nazwiemy BOS, czyli Break of Structure, ponieważ jeżeli SMC, strategii SMC, przełamujemy strukturę, czyli robimy to Break of Structure, może to świadczyć o tym, może, ale nie musi, może to świadczyć o tym, że będziemy dalej szli z trendem, prawda? Czyli znowu będziemy mieli BOS-a, przepraszam, znowu będziemy mieli BOS-a w tym miejscu i znowu będziemy mieli go, w tym miejscu, prawda? Ponieważ, ponieważ cały czas będziemy przełamywać strukturę, budować coraz większe górki i coraz większe e, dołki, prawda? Czyli tutaj nam się będzie budował cały ten break of structure, dopóki będziemy break of structure przełamywać, możemy mówić o tym, że jesteśmy e, w trendzie, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. To się wszystko nagrywa, nie przejmujcie się, najwyżej sobie oglądniecie jeszcze raz. I teraz o co chodzi z change of character w takiej sytuacji, no bo tutaj najpierw poznaliśmy jedno pojęcie i teraz będziemy mieli drugie. W takiej sytuacji, w której tu nie będziemy już schodzić i odbijać się od tego trendline'u, tylko go przełamiemy i zejdziemy powiedzmy tutaj, prawda? Ja sobie to Zaznaczymy sobie to na czerwono, żebyśmy wiedzieli o co kaman. Teraz, co tutaj się dzieje? Bardzo prosta sytuacja. Jeżeli zmieniliśmy tutaj ten kierunek, prawda, to tak jak mieliśmy overbalance, przepraszam, tak samo tutaj możemy sobie zaznaczyć to miejsce i to miejsce będzie właśnie naszym change of character. Dlaczego? Dlatego, że zmieniliśmy charakter trendu, przełamaliśmy trend, przełamaliśmy ostatni higher low, prawda, i Mamy znowu pierwszą czerwoną lampkę do tego, że zbudowaliśmy sobie w tym miejscu lower low, prawda? I teraz pytanie, czy odbijemy się? I tutaj też to w poprzednim strategii, o której wam mówiłem, będzie to overbalance tak zwany, prawda? I teraz pytanie, czy będziemy mieli faktyczny change of structure, i tutaj zaczniemy sobie już iść w drugą stronę, prawda? I w tej sytuacji również będziemy mieli break of structure w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, prawda? Bo to jest oczywiście temat prosty, i oczywiście struktura będzie nam się budowała w ten sposób, prawda? Czyli tutaj będziemy mieli gdzieś tam ten trendline, break of structure będzie nam mówiło, że będziemy jego przebijać. Będziemy cały czas iść już w stronę trendu przeciwnego, prawda? Czyli ten sentiment niedźwiedzi, czyli wiadomo, o co chodzi. Tak samo COCH, CHOCH mogłoby się nam zbudować w sytuacji, w której byśmy wybili, prawda, ten nasz trend, wybili ostatnie lower high, prawda? I w tym miejscu również będziemy mieli Change of structure i ewentualną pierwszą lampkę do tego, że trend może się zmienić. Także pamiętajcie, przypominając sobie e, naszą ostatnią, e, ostatnie szkolenie właśnie z overbalansu, że w tym miejscu jeszcze nic nie jest przesądzone, ponieważ jeżeli stąd nawet byśmy się gdzieś tam, nie wiadomo gdzie to pójdzie, ale odbili i wybili znowu następny e, nowy higher high, prawda, to dalej przebiliśmy break of track, structure, dalej jesteśmy w trendzie wzrostowym, nawet jeżeli zaliczymy takie pojedyncze e, pojedyncze no wybicie z całej struktury, prawda? Tutaj Rosołek napisał, czy możesz powiedzieć jeszcze jak rozpoznać pullback? No pullback to jest po prostu to, co tutaj się wydarzyło, prawda? To jakby jest jedno z drugim się, się łączy, prawda? Czyli to jest pociągnięcie tego wykresu jakby w negatywnym kierunku w stosunku do tego, w jakim porusza się trend, prawda? Więc warto na to zwrócić uwagę, ale teraz co jest ważne, tak naprawdę, ponieważ tak, pullback czyli korekta. Impuls, 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 impuls. Korekta, 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 ale to jest już korekta e, wydłużona w tym miejscu. I tutaj mamy pullback do góry, prawda? Czyli jeżeli załamaliśmy trend, ale udało nam się zrobić e, wybicie znowu e, wyższej górki, no to mamy po prostu pullback. E OK, i teraz jak to rozgrywać, prawda? Jak to rozgrywać? Warto jest w tym miejscu po prostu rozrysować sobie to w ten sposób, żeby wiedzieli, w jakim kierunku trendu jesteśmy, prawda? I w takiej sytuacji nawet moglibyśmy sobie rozgrywać to w ten sposób, że jeżeli byśmy... Pamiętajcie, że jeżeli gramy z trendem, nie próbujemy grać przeciwko niemu, tak? Czyli w takiej sytuacji staramy się powiedzmy i bezpiecznie, Oczywiście staramy się możemy grać shorty, prawda? Nie ma problemu tylko weźcie pod uwagę jedną rzecz, ja wam to unaocznię. Higher high, higher low, przebicie break of structure, higher high, to też nadziać, prawda? Robimy sobie tutaj pozycję, robimy sobie powiedzmy take profit na trendline, prawda? I teraz jaki jest problem grania przeciwko rynkowi? Problem grania przeciwko rynkowi jest taki, że gdzie mam ustawić stop lossa? Wiadomo, że tu gdzieś jakieś świbo rozrysujecie i tak dalej, no ale jest to dużo trudniejsze, jest to granie przeciwko rynkowi, nie wiemy co tu się wydarzy, więc nasze risk reward ratio będzie w skrócie beznadziejne. A w sytuacji, w której będziemy grać z trendem, prawda, i zrobimy sobie sytuację taką, no to już wiemy, rozdaję to oczywiście przykładowo, tak, wiemy gdzie my możemy dać ostatni stop loss, prawda, no bo Tutaj oczywiście możemy sobie też podczas jakiejś tam naszej analizy ustalić ten, te, te, te nasze take profity, ale powiedzmy stop lossa damy sobie na poprzednim e, higher low, dlatego że jeżeli byśmy przebili to higher low, prawda, tak jak tu powiedziałem, powstanie nam change of character, powstanie nam overbalance, czyli pierwsze czerwone światło do tego, że trend może się zmienić. Nie musi, ale może. I jeżeli ten trend by się zmienił, jesteśmy w domu, prawda, uratowaliśmy swój kapitał, wywaliło nam stop lossa, ewentualnie możemy patrzeć, co tam się dalej dzieje i decydować się na ewentualne ponowne wejście w pozycję. I oczywiście też bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o strategię SMC, jest wyszukiwanie płynności. Płynność, pamiętajcie, pojawia się wtedy, ja tutaj nie chciałbym się jakoś bardzo o tym rozwijać, ale powiem Wam tylko taką zajawkę i jak tą płynność ewentualnie też możemy rozgrywać, prawda? Możemy ją rozgrywać i pojawia się ona nam zazwyczaj wtedy, kiedy powstaje EQH i EQL. EQH to jest Equal High, EQL to jest Equal Low, czyli w sytuacji, w której powiedzmy mieliśmy ten change of character, wybicie znowu do góry, prawda? To pamiętajcie, że w tym miejscu będziemy mieli Equal High. Czyli tak zwany prościej double top, czyli miejsce, w którym mamy dużą płynność. Pytanie: czy to będzie podaż, prawda? Czy to będzie na tyle wysoka płynność chęć zakupów dalej, że tą cenę nam pociągnie do góry. Więc w takiej sytuacji powinniśmy dosyć mocno obserwować, e, obserwować zachowanie świeczek, zachowanie knotów. Możemy zerknąć na wolumen, czy idziemy do góry bez wolumenu, czy z wolumenem. Więc w takiej sytuacji. Znajdziemy sobie to miejsce, e, prawda, płynności, i może nam się tutaj również stworzyć jakiś ranging, w którym będziemy się powiedzmy poruszać. Możemy zobaczyć, co tu się dzieje, prawda? W takiej sytuacji na equal high lub w takiej sytuacji, gdybyśmy tutaj mieli zejście equal low, czyli po prostu double bottom, możemy szukać właśnie tej płynności, czyli tutaj popytu, tutaj ewentualnej podaży, czyli większego ciśnienia sprzedażowego niż zakupowego które prawdopodobnie będzie się stara, będzie kilkukrotnie starało się przebić tą strefę, tą strefę liquidity, prawda, ale w ostateczności prawdopodobnie spadnie do następnej strefy popytowej, która będzie budowała się w naszej książce zleceń lub na high Bloku, który macie udostępniony lub po prostu gdzieś będziemy powtarzać stare order bloki, czyli order bloki ze strategii SMC to są miejsca takich po prostu krótkich konsolidacji, które zazwyczaj są bez wolumenu, które potem tworzą się, tworzy się z nich impulsywny wzrost, no lub mocna po prostu korekta. Także to jest dosyć jakby proste, jednakże uważam, że też nie ma co sobie utrudniać jakimiś tam pojęciami, jakimiś elementami. Pamiętajcie, że w strategii, Smart Money Concept praktycznie w ogóle nie używamy FIBO, używamy tylko 0,5 do wyliczania fair value gapów, czyli tego imbalansu, połowy imbalansu, który zazwyczaj powinien zostać wypełniony. Najważniejszym elementem w Smart Money Concept jest umiejętność znalezienia trendu spadkowego, umiejętność znalezienia change of character głównie, no i wyszukiwania płynności, prawda? Tam jest jeszcze inducement, który będzie nam e, mówił właśnie o e, e, ewentualnych następnych górkach i dołkach po przełamaniu e, trendu, który w ostateczności zostanie po prostu płynnością. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało tutaj na tym czacie, to e, wrzucajcie. Rzucaj, wrzutajcie. Tak, DAX, będzie zapis. Nie, ma, nie szkodzi, nie zdążyłeś, zawsze są. Ziaro, powiesz coś jeszcze o folderach? Michael, no pytajcie, jeżeli coś o SMC jeszcze chce. Jesteśmy. Może jakiś przykład na wykresie? No jasne, możemy tak. Do tego. Tutaj chciałem wam to pokazać w ten sposób, bo po prostu jest to łatwe do zrozumienia, jak jest to stosowane w taki sposób. Jeśli ja to tylko. Możemy wykonać. Wejdziemy sobie w żeby może znaleźć godzinówkę. Mamy cały czas tak prawda. być. Rosołek też rozgrywa, z tego wiem, Smart i koncept, bo jak w razie temacie pomoże. Dobrze. To tutaj teraz, moi drodzy, mamy. Weźmy sobie, stawmy sobie drogodzinówkę, zobaczmy jak to wygląda. Mieliśmy konsolidację, mieliśmy order bloka, prawda, który nie miał jakiejś dużej płynności, nawet w naszej porze volumenu i możemy sobie tutaj i możemy sobie tutaj dostrzec, że mieliśmy wybicie poprzedniego szczytu, prawda? Mieliśmy to wybicie poprzedniego szczytu, mieliśmy higher high, prawda? Tutaj możemy sobie zaznaczyć tu, prawda? I potem niskie higher low, prawda? Potem mieliśmy następne higher high i następne higher low, prawda? I tu oczywiście pojawił się BOS, czyli Break of Structure. W tym miejscu jak przebiliśmy, to które? Higher high, Higher low, Break of Structure, Higher high. I co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że pojawił się nam Change of Character, czyli tak zwany Overbalance, prawda? ponieważ mieliśmy tu korektę, korekta trochę większa. Korekta nie wydarzyła się jeden do jednego, tylko powstał Overbalance. Ale co tu się wydarzyło? Tak naprawdę powstało nam po prostu lower low, jednakże to nie załamało struktury z prostego powodu. Przebiliśmy POS, czyli break of structure, wybiliśmy higher high, wybiliśmy higher low w porównaniu do ostatniego, bo ten się najbardziej liczy, prawda? I potem znowu zrobiliśmy break of structure, idziemy dalej z trendem, zrobiliśmy higher high i higher low. Więc no tutaj dosyć proste do odnalezienia. Tutaj rozpoczęła się jakaś konsolidacja, prawda? Jednakże dalej, idąc, żebyśmy już to dokończyli. Higher high, higher low, i co się dzieje? Nie wybijamy nowych górek. Prawda? Czyli jesteśmy w małej konsolidacji, ponieważ nie wybiliśmy nowej górki, nie wybiliśmy nowego dołka. Nic tam tutaj się dla nas nie jest ważne, prawda? Ale co się pojawia? pojawia się sytuacja, w której e, wybijamy e, nowy dołek i teraz pytanie co dalej. Czy to będzie znowu e, overbalance, który wybije nam ewentualnie nową górkę, prawda? Czy to już jest faktycznie change of character i e, e, overbalance, który spowoduje, że my zmienimy nasz... E, Nasze postrzeganie zmienimy lokalnie lub długoterminowo. Nie wiemy tego, bo nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, prawda? Trend w takiej sytuacji, tutaj sobie już na to, bo potem kurde, prawda? Łapiemy nowy dołek, prawda? tutaj powiedzmy mieliśmy lower high i zaczniemy gdzieś tam się budować. Lower low, lower high i tak dalej, i tak dalej. Tak można sobie wyszukać po prostu elementy, czyli ta strategia SMC tak naprawdę dosyć mocno e, się łączy z umiejętnością szukania trendu, z umiejętnością wyznaczania overbalansu, korekt 1 do 1, bo zazwyczaj pamiętajcie, że w sytuacji, w której będziemy mieli cały czas break of structure i będziemy szli z trendem, to będą nam się pojawiały korekty w ruchu impulsywnym 1 do 1 lub nie jest niestandardowe, no wiadomo, że one nie muszą być zawsze symetryczne, ale zazwyczaj są. Czyli w sytuacji, w której będziemy mieli, jeszcze raz to przypomnę, w sytuacji, w której będziemy mieli ruch do góry, prawda? Ruch do góry, to będziemy mieli, powinniśmy mieć te korekty 1 do 1 bez powstawania tych over, over balansów. Prawda? Mhm. Tak, Industment to jest właśnie pułapka na tradera Smart Money Concepts. Dokładnie tak jak Rosałek powiedział. Dlatego, że zazwyczaj ludzie tam się pakują po prostu pod zmianę e, trendu, a to jest tylko i wyłącznie pułapka, która tak naprawdę nic nie zmienia, nie? LuxAlgo, Kondzio, daj sobie spokój z czymkolwiek od Lux Algo, bo to jest tylko zabijanie ludzi y, kasę, więc jakby indykatory, które nic nie dają, nic nie pomagają. Są naprawdę mega, mega słabe. Testowałem, kupiłem. Zlagowane nie pokazywały tego, jak, jak, jak trzeba za te 65 dolców, czy ile to kosztowało, wolałbym puścić to w rynek i się trochę więcej nauczyć. Gdzie ustawiasz zlecenie? Na początku obec, na przykład w 05P. Wiesz co, osób jeżeli chodzi o budowanie się order bloka, to zazwyczaj, jeżeli widzę, że jesteśmy w jakimś wąskim rangingu bez, bez, no, bez wolumenu, to gdzieś tam pierwsze oznaki wybicia się. Order bloka, nie zostawiając pustych knotów, jest dla mnie momentem, w którym ja będę zainteresowany longiem, ale zazwyczaj będę chciał w niego wchodzić na reteście. Czyli musicie wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy wykres, prawda? I ja to jeszcze raz z strzałkami, mamy konsolidację, prawda? Czyli mamy tego order Bloka, i cena powiedzmy, nam się wybije impulsywnie, i już mówicie, o, spóźniłem się na pociąg. Nic się nie spóźniliście, nie wchodźcie tu. Dlatego, że w większości przypadków będzie sytuacja, w której zretestujemy to miejsce jeżeli nie, i, i pojawi się to prawdopodobnie jakiś swing failure, czyli zostawimy pustego knota i wio do góry, nie? Także nie ma się, nie ma się czym stresować. Dokładnie. To tak jak mówiłem, z Rosołkiem możecie też na ten temat rozmawiać, bo z tego co wiem, to Rosołek e, faktycznie traduje na Smart Money Concept. Pamiętajcie, każda strategia, która przynosi Wam pieniądze jest dobra. Jeżeli ktoś mówi Wam, że jest chujowa, za przeproszeniem, no to niech idzie, nie musi patrzeć na Waszą strategię, niech robi po swojemu. Jak wejść w te wykresy? Snyshot.pl, snaj, wiesz co, to jest temat... Który, no, te Trading View, musisz wejść na stronę Trading View, to jest najbardziej znane miejsce do robienia analiz technicznych i tam sobie będziesz mógł spokojnie te wszystkie wykresy powrzucać, pooglądać i tak dalej. Aha, tu jeszcze ktoś pytał o jedną rzecz, a propos folderów. Dobrze, ja to szybko jeszcze pokażę. Jeżeli jesteśmy na wykresie, chcemy sobie budować folder, to klikacie sobie tu, żeby wam się to otworzyło, dajecie sobie na dole ten Object 3, prawda? I teraz jak sobie. Zaznaczycie na przykład te wszystkie elementy, które są tutaj wyrysowane, zaznaczacie sobie je z kontrolem, prawda, i dajecie tutaj: Create a Group of Drawings. Wtedy rysuje, robicie sobie port, folder, to wszystko się wrzuca do folderu i wykres staje się powiedzmy pusty, jeżeli klikniecie oczko, żeby ten folder wam zniknął. No i możecie znowu rysować, zaznaczyć wszystko i zbudować następny folder. Bardzo prosty ten. Z order bloki Dax, to nie do końca będą strefy płynnościowe, ponieważ strefy płynnościowe, to jak sama nazwa wskazuje, są strefami, w których jest bardzo duża płynność, a jeżeli są order bloki, zazwyczaj bez wolumenu, e, no to ciężko mówić tam o płynności, nie? Pokazać jak włączyć te timery do otwarcia kolejnej świecy Kuba? Nie do końca wiem. Aha, timery w sensie do no to jest defaultowo, tak, tak, dokładnie. Albo ja to miałem defaultowo, no w każdym razie nie miałem tak, żeby tego nie mieć. To oznacza przejście bitcoina w altcoiny podczas hossy? to oznacza, że bitcoin jakby wyłapał swoje gdzieś tam lokalne high i kasa po prostu wychodzi z bitcoina, spada dominacja bitcoina, jeżeli dominacja bitcoina spada, to znaczy, że kasa musi gdzieś pójść. W następnej kolejności pójdzie do Ethereum, a potem w Altcoiny, które no również muszą dostać kopa, prawda, żeby urosnąć. Więc zazwyczaj, jeżeli Bitcoin osiąga jakiś tam swój pik, no to kasa będzie też przychodziła do Altcoinów i tam będziemy widzieli Rayleigh. Nie, no, folder to folder dziaro. Jakby time frame to coś zmieniasz i tyle, nie. Nie, to nie jest Benjamin Indykator. To jest prawdopodobnie ustawienie. Na trading view. Hmm. Nie, no to powinno być faltowo. Być defaultowo. Tak by się wydaje. No? Okej, okay, słuchajcie, minęła godzinka. Mam nadzieję, że. Czemu nie szukasz z automatu order blocka po Change of character? Dlatego, że niekoniecznie order Block, czy lokalna konsolidacja ki się, się pojawi. To może być tylko pułapka, która zostanie impulsywnie wybita do góry, więc no, to jest kwestia wiesz indywidualna, no nie wiadomo, co tam się wydarzy. No może być tak, że się stworzy order Block i cena wróci i pójdzie to na nowy higher high, tak? No jakby co mam szukać? No patrzę na price action, co się dzieje i tyle, nie? Nie ma strony z order blokami. Order bloki szuka się samemu na wykresie Miro. E, jak e, dobra, a jak się wypowiesz o wyznaczaniu order blocka poprzez ostatnią świecę przed impulsem. Kóle nie ma na to dax, reguły. Nie? Impuls może się pojawić z dupy na dole nawet order bloka, może się pojawić na górze. Więc ja zazwyczaj nie gram na breakouty strefowe, tylko na ich retesty. A poza tym ta świeczka, o której mówisz, to jest świeczka, to jest tak zwana świeczka sygnałowa. I ona jest najbardziej uważana w momencie, w którym mamy. Właśnie korekty 1 do 1 etc. czyli jeżeli powiedzmy mieliśmy jeżeli powiedzmy mamy wykres tak mamy wykres i mamy powiedzmy korektę mamy powiedz korektę to jest jednego to jak będziemy określać jak będziemy określać czy to dalej pójdzie do góry czy nie jeżeli będziemy mieli tutaj świeczkowanie, prawda, świeczki sobie będą schodziły, to ta świeczka tutaj będzie świeczką sygnałową. Zazwyczaj z techniki wychodzi w ten sposób, że jeżeli ta świeca będzie miała body w miejscu, w którym jest kwadrat korektowy i poniżej, i następna świeca zamknie się tak, że jej body, że jej body będzie w górnej części. Do tego kwadratu z korekty, czyli w połowie świecy sygnałowej, to zazwyczaj powinno to pójść do góry. Chyba, że zaczniemy się zamykać w ten sposób, lub nie daj Boże, poniżej, to prawdopodobnie będziemy spadać po prostu jeszcze niżej, czyli to są tak zwane świece e, sygnałowe. Nie? Tak zwane świece sygnałowe. Hammer niekoniecznie Raziel, Hammer to jest po prostu formacja światowa, która może sugerować zmianę trendu do góry lub Inverted Hammer e, sorry, Hammer w dół, a Inverted Hammer w górę. Nie, to Tony Montana, to nie chodzi o przejście, to to może to, w to, to... kurczę, no Jeśli chodzi o trading tego przejścia, czyli sprzedajemy BTC i kupujemy altcoiny czy nowym kapitałem. Jeżeli osiągamy górkę, no to możemy sprzedać Bitcoina i przejść coś innego. Nie wiem, jak on ci to Tak, wsadzić dużo pracy? Pewnie, że tak. Dobra, ostatnia rzecz, bo musimy kończyć. Jeżeli chodzi o order bloki, milo, milo, na szybko pokażę to jeszcze. Na szybko pokażę to jeszcze. Jeżeli masz jakiś range, który się buduje, tak, i on się buduje przez jakiś dłuższy okres czasu gdzieś tam są jakieś wybicia, no to to jest po prostu order block, czyli miejsce, w którym nie ma zbyt dużego wolumenu ogólnikowo z wysokiej osi i po prostu nic tutaj się nie dzieje. To jest taka konsolidacja. O, order block to jest po prostu w skrócie konsolidacja. Dłuższa konsolidacja. Dobrze, słuchajcie. Musimy kończyć. Ja muszę kończyć. Mam nadzieję, że live wam się podobał i gdzieś tam jakąś wiedzę z tego wyniesiecie. Oczywiście z zgram i tak dalej, i tak dalej, będziecie to mieli na Discordzie, ale zachęcam Was do oglądnięcia mojego ostatniego odcinka na YouTubie, Bardzo mocno Wam wyklaruję również overbalance i korekty jeden do jednego, które uważam każdy day trader powinien znać. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, mam nadzieję, że podstawy w jakikolwiek sposób zostaną przez Was przyswojone. Oczywiście na Discordzie będziemy tą strategię sobie na Live'ach rozwijać, ponieważ to nie wszystko, tam jeszcze jest dużo elementów, które tak naprawdę trzeba poznać. Strategia nie jest taka trudna. W momencie, w którym pozna się wszystkie jej elementy, to myślę, że każdy bez problemu sobie z nią poradzi, także rozwinięcie tego wszystkiego oczywiście na Discordzie, na którego Was serdecznie zapraszam. Wszyscy oczywiście są mile widziani. Zostawcie dzwoneczek, zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, jeżeli się podobało, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, ponieważ w kolejnych odcinkach pokażę Wam, jak wygląda mój Discord oraz przejdziemy do fal e, Eliota. Także dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za Wasz czas i już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!